No i właśnie możemy przyjrzeć się sytuacji utknięcia auta na przejeździe kolejowo-drogowym z wykorzystaniem numeru 112, a ze mną jest wiceprezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA, dyrektor do spraw eksploatacji, pan Mirosław Skubiszyński. Dzień dobry, panie Mirosławie. Opowiedzmy na samym początku, co tutaj się dzieje za naszymi plecami, do jakiej sytuacji przed momentem doszło. Symulujemy utknięcie pojazdu na przejeździe w momencie, kiedy zamykają się rogatki. W takiej sytuacji przede wszystkim bezwzględnie i natychmiast wszyscy pasażerowie, łącznie z kierowcą, powinni opuścić pojazd i udać się poza strefę zagrożenia, czyli poza tory. Następnie niesamowicie szybko odczytać kod z żółtej naklejki, która znajduje się na napędzie urządzeń rogatkowych, zgłosić to operatorowi 112, który poinstruuje, jak zachowywać się dalej. Takie sytuacje są rzadkie, czy zdarzają się? Jak często się zdarzały takie sytuacje na przejazdach kolejowo-drogowych? Takie sytuacje zdarzają się od kilku nieraz do kilkunastu razy dziennie. Czyli naprawdę sporo. A jeszcze gdybyśmy mogli pociągnąć wątek samej żółtej naklejki. Kiedy ta naklejka powstała i dlaczego jest ona tak istotna? Gdzie jej możemy przede wszystkim też szukać? Naklejka powstała 4 lata temu jako jedna z kolejnych inicjatyw zwiększających bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Na przejazdach wyposażonych w urządzenia rogatkowe, takie jak tutaj mamy w symulacji, znajduje się na tej skrzynce z napędem od strony toru. Natomiast tam, gdzie tych napędów i urządzeń nie ma, na przykład na przejazdach kategorii D, znajduje się na odwrocie Krzyża Świętego Andrzeja, a więc również od strony toru, dlatego że jak widzimy, ten pojazd utknął na torze, wobec tego jest to jakby w zasięgu wzroku od razu dla kierującego. To jest jedna z akcji, która ma promować rzeczywiście bezpieczeństwo, ma zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom ruchu. Jak jeszcze PKP, Polskie Linie Kolejowe SA zapewniają bezpieczeństwo? Poprzez jakie akcje? Co jeszcze państwo organizujecie? Przede wszystkim zmieniamy kategorie przejazdów, podwyższając ich urządzenia zabezpieczenia ruchem kolejowym. Wskutek działań inwestycyjnych takich przejazdów jest coraz więcej. Uzależniamy przejazdy od semaforów. Budujemy w ramach inwestycji skrzyżowania bezkolizyjne, a więc wiadukty, tunele, gdzie nie dochodzi do bezpośredniego kontaktu jednego ruchu z drugim. I to jest najlepszy rodzaj, najbardziej bezpieczny rodzaj skrzyżowania. Chyba też trzeba podkreślić, że nie ma czegoś takiego jak przejazdy strzeżone czy niestrzeżone. Wszystkie przejazdy są bezpieczne. Tak, oczywiście. No przecież nie dzieje się tak, że jadąc drogą, czy jadąc rowerem, samochodem, czy idąc spacerem, przejazd nas zaskakuje i bierze się znikąd, tak? Zawsze jesteśmy o zbliżaniu się do przejazdu informowani przy pomocy znaków drogowych. Zapytam tak na koniec, udzielają się panu te emocje, bo ja przyznam, że jestem nieco roztrzęsiony, jak widzę to, co tutaj się dzieje. Tak, bardzo się udzielają, ponieważ próbujemy oddziaływać na wyobraźnię. Sam przez wiele lat jako członek komisji powypadkowych jeździłem na tego typu zdarzenia i proszę mi wierzyć, że są to bardzo trudne widoki, zwłaszcza kiedy ofiarami takich wypadków są dzieci. My będziemy jeszcze rozmawiać z panią psycholog transportu odnośnie tego, co się dzieje, ale jak już pan nawiązał do tego wątku, to co się dzieje w głowach i maszynistów, i też kierowców takich samochodów? Na pewno szok, bezradność, tragedia i to pewnie zostaje na długie, długie lata. No i my na pewno nie chcielibyśmy, żeby do takich sytuacji dochodziło, no bo celem tej akcji jest oczywiście to, żeby spowodować, żeby było takich wypadków jak najmniej, a najlepiej, żeby ich liczba wynosiła zero. Tak, oczywiście, dlatego że najgorszym ze skutków możliwych jest śmierć uczestnika ruchu drogowego, ewentualnie długoletnie i wieloletnie trwałe kalectwo. No i ja na koniec chciałbym pokazać, to przekażę panu prezesowi tę naklejkę, gdybyśmy jeszcze krótko wyjaśnili, co się znajduje na tej naklejce, tak słowem przypomnienia. Numer skrzyżowania na samej górze. Numer skrzyżowania to jest taki swoisty kod DNA danego przejazdu. Numer jest niepowtarzalny, drugiego takiego numeru w kraju nie ma. Każdy przejazd ma swój identyfikator. Po tym numerze operator CPR 112 błyskawicznie identyfikuje lokalizację takiego przejazdu i dzwoni do Polskich Linii Kolejowych, podając nam również ten sam kod. Na podstawie tego kodu identyfikujemy błyskawicznie dokładną lokalizację i wydajemy polecenie zatrzymania ruchu pociągów. Trzeba zaznaczyć, że to jest naklejka, która już uratowała życie wielu, wielu osobom. Tak, myślę, że uratowanych osób możemy liczyć już w setkach. I też są to pewnego rodzaju oszczędności, bo nie trzeba prowadzić różnego rodzaju akcji, które mogą nawet kosztować grube tysiące. Tak, oczywiście. Uszkodzenie samochodu, koszta wieloletnich leczeń ofiar tych wypadków, uszkodzenie taboru kolejowego to są wielomiliardowe straty. No i tyle już teraz w naszej relacji. Pan wiceprezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA, dyrektor do spraw eksploatacji Mirosław Skubiszyński. Panie Mirosławie, bardzo dziękuję.
dziękuję za tę rozmowę, a my już za chwilę wracamy z kolejnymi najświeższymi wydarzeniami, najświeższymi informacjami z tego wydarzenia i do kolejnej symulacji.